twierdzę, że naprawdę należą się wyrazy wielkiego szacunku dla tego człowieka, że tak w tak krótkim czasie i tak wiele zrobił dla miasta. Podczas dzisiejszej debaty, w której pan burmistrz przedstawiał niejako swoje informacje na temat zaistniałej sytuacji, niewiele dałoby się wycisnąć z tego, tych informacji, które dotyczyły zaistniałej sytuacji. Nie dowiedzieliśmy się, czy jest prezesem spółki Raksa, czy ma 50% udziały i dlatego uważam, że w tym państwie są właściwe organy, które potrafią w sposób prawdziwy, rzetelny sprawdzić informacje przedłożone przez burmistrza miasta Białka. W tych oświadczeniach, które przedłożył nam pan burmistrz, jest tylko jego podpis. Więc być może niektórzy z państwa nie zwrócili na to uwagi, ale żeby skuteczne były te czynności, niestety muszą być złożone przez dwóch członków zarządu. Tak mówi KRS. To jest tyle, proszę państwa, wyjaśnienia. Cieszę się niezmiernie, że została uchwała podjęta. Informacja, którą przedłożył pan burmistrz, będzie miał możliwość udowodnienia swojej racji w sądzie i niezawisły organ, niezależny od nikogo, podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie. Dziękuję. Wydaje, że jest to przedwczesne w tym momencie składanie wniosku do prokuratury o popełnienie przestępstwa. No i ja po prostu, nie widząc pełnych kompletów dokumentów, twierdzę, że jest to przedwczesne. Dziękuję.